łodzi podwodnej? Wodne przekąski zdobędą wielką popularność. Ta łódź jest lepsza od tej, dzięki której Y-Girls dopłynęły do podwodnego świata kosmitów. Dzięki, Shani. Ahoj! Znalazłyśmy skarb. Witajcie, rubiny! Polly, czas jechać! Alarm, rodzice! Twój tata! Polly, jesteś tam? Kompania! Polly, czas jechać na plażę. Jejku, co? Co robisz? Tylko czyszczę akwaria. Wyruszamy już za 2 minuty. Nie możemy się spóźnić, ponieważ... Dzisiaj przypada rocznica waszego ślubu, więc wszystko musi być idealne. Było blisko. Wybaczę, załogo. O, rocznicowa randka na plaży. To słodsze niż wzorek w guziczki. O, zanim pojedziecie, co powiesz na maxi przemianę dla małych Lili i Shani? A co powiecie na jedziecie z nami? Mamy do przetestowania łódź, morze do zdobycia i kotwicę do... podniesienia. Na plaży! Tak! Może to miejsce według mnie wygląda idealnie. Most zwodzony jest beznadziejny. Więcej mostu, mniej zwodzonego. Za dużo mew. Wiecie, co się o nich mówi? Że wiedzą, jak wybrać idealne miejsce? Nie, że to morskie szczury. Tam, szybko! Nie głupio trochę, że z nimi przyjechałyśmy? Oczywiście, że nie. Polly tego chciała. A ja bardzo chciałam na plażę. Dobrze jest. Poza tym, dzięki morskiej bryzie moje włosy są falistyczne. Ojej. Patrzcie, to jest to. W tym miejscu oświadczyłem się mamie. Tu będzie idealnie. Świetnie. Skoro już dotarliśmy, idę do wody, żeby... Nie chcesz zobaczyć mojego super wypas ekstra? Spraw, że mama się ucieszy prezentu? Chętnie. Te kamienie reprezentują naszą rodzinę. Jeden za Pierce'a, Polly i Paxtona. Wyczuwam typowe romansidło. Przestań, Pierce. Mama się zachwyci. Lecę teraz popływać. A ja w końcu utnę sobie drzemkę. Wspomniałem, że wszystko ma być idealnie? No tak. Jasne. Hej, co tu? Hej, nie! Zmykajcie! Wy, krabowe szkraby! Tylko nie dzisiaj! Nie dzisiaj! Tak, dzisiaj. Dzisiaj jest nasz dzień, Gwen. O, zjemy całego Buba Burgera w burgerowni Buby i nasze zdjęcie zawieśnie na ścianie? Nie! Zdobędziemy medalion Polly Pocket. Zostawcie mnie! Przepraszam! Jak się tego pozbyć? Jest więcej krabów niż myślałem. Za chwileczkę wracam. Pójdę troszkę popływać. Czekaj! Mama jest jak myśliwy. Wyczuje niespodziankę na kilometr. Jeśli będę miał prezent, domyśli się, więc ty musisz być oficjalnym skarbnikiem. Oficjalnym skarbnikiem? To brzmi oficjalnie. Poradzę sobie. Dopiero tu był. Gdzie on się podział? Może go opuściłem. Ale gdzie? Och, na miłość miłości! Gdzie on jest? Musi tu gdzieś być. Może poszukam przy naszych śladach w piasku. To świetny pomysł. A ja będę spał dalej. Ta drzemka była wspaniała. Pierce, przeszukaj torby. Musimy go znaleźć, zanim przyjdzie mama, ponieważ wszystko ma być idealne. Przydałaby
się tu lepsza wentylacja. Jej perfumami bardzo ciężko się oddycha. Musiałam się wypachnić na łodzie przygodę. Przepraszam, zanim pójdziemy popływać, musimy znaleźć pierścionek. Maxi przemiana, Lila i Shani. Im szybciej go znajdziemy, tym szybciej przetestujemy łódź podwodną. Chętnie pomożemy. Plus będę mogła rozchodzić moje nowe klapki od Chloe Parmaseno. A sioł, paluszku krabowy! Patrzcie, tamten ma pierścionek! Wchodzenie do nor jest raczej na liście nie robić. Skoro już mowa o tej liście, na pewno nie polecam filmu Noc Szczypiec. Obejrzałam go i niechętnie podchodzę do tego pomysłu. Poza tym, ta szczelina jest po prostu za mała. Ach tak, medalion, zmniejszenie. Minimoc! Chodźcie! Gwen! Hej, kochani, tu jesteście. A, przyjechała wcześniej. Ja się nią zajmę. Szukaj dalej. Pamiętaj, zachód słońca. Kochanie, skarbie, serduszko. Cześć, słonko. Wszystko dobrze? Masz troszkę... O, to. Wiesz, że lubię piasek na twarzy i w oczach. Czuję się młody. Chodź, chcę pokazać ci coś ciekawego. Chodźcie tędy. No chodź, Shani. Co mogą ci zrobić małe krabiki? Zaatakować? Jej, czuję się, jakbym śniła na błyszcząco. Ta jaskinia właśnie wskoczyła na listę super. Ta dopiero zorganizowane podziemie. Kto by pomyślał, że kraby kradną? Od czego tu zacząć? Po prostu tam zeskoczmy. Dzięki temu będę bliżej perełek. Świetnie! Lila, skup się! Musimy się śpieszyć. Tak, pierścionek. O, Shani, ta bladość z przerażenia, no, nie pasuje ci. Dziewczyny? Jestem cała! Kiedy mówiłeś sen, chodziło ci o koszmar? Wytrzymaj chwilkę! Schodzę do ciebie! Hej, słodziaku! Pierścionek musi gdzieś tu być! Przestań być uszczypliwy! Szybciej, Lila! Nie zatrzymam ich na długo! Czekaj! Chyba go widzę! Tam jest! Spójrzcie na te kamienie! Tak trzymać, panie Pocket! Chodź! Lecimy! Widzę wyjście! Co jest? Drizel Grande? Poli! O nie! Mam cię, Pocket! Nigdy! Puszczaj mnie! Hej, Gigi! Kupiłam frytki! Chcesz trochę? Hej, Gwen! Czy ja też mogę jedną? Tak, pewnie! Latające szczury! Morskie szczury! Poli! Mewy! Załatwię to! Mój medalion! Mewy, górą! Świetna akcja! Dzięki, kochana! Widzę, że jesteś bardziej wyrozumiała niż te kraby. Poli Pocket! Nic nie widzę! Nie, pierścionek! Czyli chciałbyś pokazać mi coś jeszcze? Tak. Popatrz na to. Jakie to jest ładne.
Tak, jak te ostatnie trzy, które dopiero co minęliśmy. Dzięki, Mewuniu. Musimy wkraść się do zamku i zdobyć pierścionek. Hej, alarm, rodzice! Alarm Grande! Szybko, kopiemy! Podoba mi się wystrój wnętrza. Piasek jest teraz na topie. Nieźle. Pomieszali XVI-wieczne detale z XVII-wieczną architekturą. Gdybym była pierścionkiem lecącym z nieba i wylądowała w zamku, gdzie bym się znalazła? No gdzie? Poli? Pierścionek! Szybciej! Nie utrzymam was dłużej! Słyszycie to? Brzmi trochę jak fontanna, albo strumyk, albo... Pomóż! O, mam go! Ha! Mam je, Gigi! Złapałam! Nie! Moje dzieło! Schwytajcie tę kobietę! Nie! Pierścionek! Może po prostu powiedzmy twojemu tacie, że przepadł? Czekaj, mam pewien pomysł. Powiedz, że go znalazłaś. Tak mnie bolą ręce, a palce całe pocharatałem przy kopaniu. Ta, w każdym razie zaraz wrócę z pierścionkiem. No a co sądzisz o tym? O toj tojach? Tak, tak, wiem, ale czy nie kojarzą ci się ze Stonehenge chociaż trochę? A popatrz na te! Nie są jak Wyspa Wielkanocna? I właśnie to chciałeś mi pokazać. Tak, ja... nie, ale... Wykryłam prąd wciągający. Przeciwstawne prądy mogą wywołać turbulencje. Trzymajcie się! Poli, prądy wciągające są groźne! Przepłynęłyśmy, jakbyśmy jechały na rowerze, gdyby był pod wodą i był łodzią podwodną. Czy da się znaleźć maleńki pierścionek w ogromnym oceanie? Ginny będzie skanowała otoczenie w poszukiwaniu pierścionka. Dobra, a tak przy okazji włączymy muzyczkę na uspokojenie? Nie zachwyca mnie ten straszny ocean. Średnica około 2,5 cm, metalowy, mineralne kamienie. Coś się znalazło! O tam! Pudło! Może tam! Jest za dużo śmieci, nie uda nam się go znaleźć! Poli, prąd wciągający wraca. Poziom 10. Trzymajcie się! Prąd jest zbyt silny! Nie oprę mu się! No tak! Musimy przestać się mu upierać i z nim popłynąć! Wtedy dotrzemy do pierścionka! To tak jak w modzie, warto podążać za prądem! Obyś miała rację! Świetnie! To on! Na to spojrzeć. Po
Poczekaj, muszę się skoncentrować. Poli? Mam go! Co jest? Bara? Kuda? Barakuda? Barakuda. O, barakuda! Co? Mówicie o tym chłopaku ze stołówki? Barakuda! O nie! Pierścień! Tak, tak! Jeśli go chcesz, to przyjdź po niego! Nie, 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 nie! Gwen, wyciągnij mnie! Dziewczyny, pasy! Zjedz bąbelki, barakudo! Chciwa Gryziel zabrała nasz skarb! Może powinnyśmy wrócić na ląd, gdzie zagrożenie barakudami jest znacznie niższe? Nie poddamy się tak łatwo. Pierścionek wiele znaczy dla taty. Powiedziałam, że będę oficjalnym skarbnikiem i dotrzymam obietnicy. Pierścionek jest mój! Chwila, myślałam, że chcemy zabrać medalion. Poli szuka pierścionka. Skoro to my go mamy, sama do nas przyjdzie. Rozumiesz? Gotowe? Tak! Nigdy? Poli, nie oprze się naszej nowej błyszczącej przynęcie. Medalion będzie mój! I będziemy mogły kupić więcej frytek? Widzę go! Misja start! Hej, Poli! Znalazłam ją! Ja ją schwytam! Bierz pierścionek, żeby jej przyjaciółki go nie wzięły! Oddaj medalion, albo przejdziesz po desce. Podzielisz się popcornem? Jak możecie jeść w takiej sytuacji? Nie wzięłyśmy go tylko po to, żeby jeść. Maxi przemiana popcornie! Zrobię moje ucho! Chyba mnie lubi. Uciekamy szybko! Zostawcie mnie! Wy brudne morskie szczury! Mamy pierścionek, a moje włosy wyglądają jak morskie fale. No i to się nazywa zwycięstwo! Powolutku, Lila. Musimy jeszcze wrócić na brzeg. Ruszajmy! Co za przyjemny spacer, nie, słonko? Pierwsze 10 kilometrów było przyjemne. System diagnostyczny Genie zeskanuje statek. Musimy go naprawić i dostarczyć tacie pierścionek. A może się powiększymy i popłyniemy w pław? Ocean jest wzburzony, a my daleko od brzegu. Jedyna opcja to naprawić statek. Kompletne zniszczenie pierścienia łączącego. Jej! Śmigło odpadło. Pękł pierścień śruby mocującej. Czego możemy użyć do naprawy pierścienia śruby? Pierścień śruby. Pierścień śruby. Pierścień. 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 Pierścionek! Właśnie sprawdziłam wymiary i ma idealną średnicę.
Dzięki, Shani. Lila, wzięłaś kombinezony? Te olśniewające? Zabłyśnij, mała! Najpierw spacery, a teraz opaska na oczach. Z tego, co zrozumiałam, chciałeś mi coś pokazać. Kotku, mam w domu za dużo roboty, żeby wygłupiać się cały dzień. Chciałem tylko, żeby było idealnie! Wciąż nie rozumiem, o co ci chodzi. Chciałem, żeby było idealnie. Kocham cię, skarbie. Jej, jak przecudownie. To jest miejsce naszych zaręczyn. Ale teraz jest dużo lepsze. Jesteśmy tu całą rodziną. To nasz największy sukces. A to co? Szczęśliwej rocznicy, mamo! Mam nadzieję, że ci się podoba. Podoba? Jestem zachwycona. Wystarczy tych wzruszeń. Kto chce ciasta? Ha? Niech co o nich powiadają? Są morskimi szczurami! Okej. Trzy, dwa... Czekaj! Już! Wyśmienicie! Dzięki, Lila. Jeden! 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 Shani, to znak dla ciebie. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Tak, to pewnego rodzaju eksperyment naukowy. Zaczynajmy! Okej, w imię nauki. Poli! To pan Quidnunc, schowaj się! Płatasz mi figle, dzwoniąc do drzwi? Jak tylko spotkam twoich rodziców, powiem im, że jesteś iście niegrzeczna młoda dama! Ojej... Ruchy! Moją gorączkę kolejkową można wyleczyć jedynie jeżdżąc na dzikiej pętli! Zakładam, że prawdziwa kolejka będzie dużo bezpieczniejsza. Bez obrazy. Tak, muszę jeszcze dopracować mój projekt. Szykujemy się? Tak! Mini moc! To prawdziwy garderobiany raj! Zrobię ci fryzurę odporną na wiatr i prędkość poszerzania, nie? Owocowy błyszczyk jest mega pomyłką. Chyba nie chcesz, żeby owad wleciał do twojej krzyczącej buzi, kiedy będziesz pędzić w dół z czubka dzikiej pętli?
powiedziałaś owady? I krzyczenie? I spadanie? Nie dzięki. Dacie wiarę, że pan Quidnunc twierdzi, że jestem niegrzeczna? Babcia dała mi medalion, żebym niosła pomoc, ale nie zabroniła przy okazji trochę się pobawić. Ech, pan Q chyba nie jest fanem zabawy. Pamiętacie sytuację z kotem Shani? Moja czapka! A pamiętacie kiedy... Przepraszam, spadła mi tu piłka. Polipa! Nie zapominając oczywiście o... Uwaga! Nadlatuję! Polly Pocket! Było wiele sytuacji, kiedy wpadałyśmy na pana Q. Tylko, że naprawdę nie trafiam tam specjalnie. Ech, no ba! Mocno nawiedzona aura. Ale za każdym razem, gdy używam medalionu... Jesteś tam? Kot starszy brat, wiatr! Nie, nie, wiatr, nie! Stop! Co robicie? Siedzimy w szafie? Dziwne. Muszę was podwieźć do świata szaleństw. Nie, dzięki. Mamy już transport. Jak chcecie, nawet lepiej. Są 473 powody, by twierdzić, że to niebezpieczne i potencjalnie nielegalne. Przestań, Shani. Ciesz się przygodą. Czy to nie twoja siostra? Tak, ale jak ona... Najdziksza kolejka na kontynencie! Co mówisz, Gigi? Łasica! Powiedziałam, że widzę Polly Pocket. Wiedziałam, że przyjdzie na otwarcie tej kolejki górskiej. Te krzyki, spadanie, te robaki, buzi! Bleh! Ale w końcu, już dzisiaj, medalion będzie mój! Tak, a potem zmniejszymy każdego mieszkańca Littleton! Zatkaj buzię, Gwen! Jeszcze by brakowało, żebyś wygadała mój tajny plan! Dobrze, chowaj się za tym. Póki nie wie, że tu jesteśmy, możemy wziąć się z zaskoczenia! Kocham niespodzianki! Proszę, trzy! Jesteś za niska na kolejkę! Ale już prawie... Bez obaw, możecie pojechać po tym, jak zaczniecie porządnie rosnąć! Teraz zróbcie miejsce dla innych! Nie mogę zrozumieć, jak panu nie wstyd! Że zepsuł nam dzień? A nie, że ma takie samo niemodne wdzianko jak inni pracownicy. To uniform. Oh. Hej, Polly! Może wpuszczą cię na samochodziki dla dzieci, bo na kolejkę jesteś za niska! Wzdycham. Moja gorączka kolejkowa chyba nie zostanie wyleczona. Nie załamuj się. Może i nie pojedziemy tą dziką pętlą. Ginny, zeskanuj kolejkę. Pojedziemy własną. Doceniam intencje, ale pamiętaj, że twoja ostatnia kolejka kompletnie się rozpadła. Ta będzie dokładną, zeskalowaną kopią dzikiej pętli. Będzie tak samo bezpieczna. Skanowanie zakończone. Ginny, wyślij plik do drukarki 3D. Już jedziemy? Wedle życzenia, Polly. Gigi, jest Polly! Medalion będzie mój! Tam!
Gra w uderzanie łasicy! Gramy! Bolesna praca, ale ktoś musi to robić. Dzika pętla skopiowana. Mini moc! Ja może tylko popatrzę. Shani, to ty zaśpiewałaś dla wszystkich ludzi na łodzi i pomogłaś powstrzymać Grizel przed zmniejszeniem mieszkańców miasta. Ta mini kolejka to przy tym pikuś. Może masz rację. Będzie dobrze. Zupełnie bezpiecznie. Co robisz? Muszę przecież jechać z klasą. W razie, gdyby to był koniec i trzeba by było ściągać mnie ze ściany Poli. Styl musi być! Lila! Będzie dobrze. Ta Pocket mieszka gdzieś w tej okolicy. Cel za 30 metrów. Podążaj za trasą. Podążam za trasą. Podążaj za trasą. Jaką? Podążaj za trasą. Technologia jest do niczego. Jejku, nawiedzony dom! Może to dom Poli, a moc zmniejszania dostała od duchów? Nie wygłupiaj się! Przecież wiesz, że Poli dostała medalion od babci. O, racja. No to nie musimy wchodzić do domu strachów. To na pewno gdzieś tutaj. W głowie kręci mi się szybciej niż latają elektrony, a w brzuchu tak mi się poprzewracało, że nie wiem, czy jest dobrze, czy na odwrót. W końcu czuję, że żyję! Jeszcze? Jeszcze! Właściwie było bardziej tak. Dziewczyny, wybaczcie, że wtrącę, ale zaraz klepniemy mocniej niż ta ostatnia fryzura. A racja. Maxi przemiana, kusto. Dzięki, Poli. Dzięki, stylowy dodatku. Była super, zanim runęła. To nie fair, że Pierce może jeździć na niej cały dzień. Pierce! Dzika pętla! Trzeba ostrzec personel festynu. Masz rację! Tej prawdziwej kolejce też może grozić zawalenie. Wow, wow, wow! Zwolnij, bo wybiegniesz z mody. Nie ma pewności, że prawdziwa też się rozpadnie. To była dokładna replika. Nawet z wadami. Maxi przemiana! Ginny, spróbuj ustalić słaby punkt kolejki. Wykryto problem. Wadliwa śrubka na torze 64 C w kwadracie kół. Musimy to zgłosić. Ale dlaczego my? Pracuje tam inspektor bezpieczeństwa, który sprawdza, czy wszystko jest okej. Mój medalion pokazał, w czym mogę pomóc. To znak! Mini moc! Brak telefonu, brak GPS-a, no i brak mapy. Jak mamy znaleźć Pocket i jej medalion? Kochana wnusiu, to, że będziesz wydawać dźwięki mini-auta, wcale nie pomoże w znalezieniu Poli. To nie ja wydaję dźwięki mini-auta, to mini-auto wydaje dźwięki mini-auta. Grizel Grande! Pewnie wciąż czeka na medalion. Kto by nie chciał kroczego wisiorka? Nie mamy czasu się z nimi ganiać. Musimy zapobiec katastrofie. Oddawaj medalion!
Gwen, zejdź ze mnie i złapię! Okej. Zaraz nas dogoni! Nawiedzony dom! Zatrzymała się! Gdzie ona jest? O, pojechała w tamtą stronę, ale ja do nawiedzonego domu się nie zbliżam. Zgubiłyśmy je! Świecie szaleństw, nadchodzimy! Świat szaleństw, tak? Przetnę im drogę. Hej! Co pan robi na... Nie widać ani Grizel, ani Gwen. Witaj, medalionie. Żegnaj, Polly Pocket. Odwróćcie jej uwagę. Ja powiem, żeby zamknięto kolejkę. Możemy już wyjść z kryjówki! Ta przeraźliwa i niemodna kobieta już sobie poszła! Tam! Musicie zamknąć kolejkę, za chwilę się zawali! Ha! Jedyne, co za chwilę będzie spadać, to ty! Wymyśliłaś to, żeby dostać się na kolejkę, kiedy nie patrzę? Mówię poważnie! Cała konstrukcja się zawali! Ha! Miałbym uwierzyć, że takie dziecko wie o kolejkach więcej niż ja? Znikaj stąd, mała, albo zaraz wezmę ochronę! Gdzie się podziały te dzieciuchy? Teraz! Smakuje stawem. Wagiennie. No dalej, babciu, odbierz. Musisz zadzwonić do tego gostka i ostrzec o niebezpieczeństwie. Mnie nie wierzy, ponieważ jestem za... Myśli, że jestem za mała, ale nawet nie wie, jaka mała być potrafię. Mini moc! Tam jest! Tor 64C kwadrat Q. O nie! Mam was, miniaturki! Shani, prędko! Tutaj! Tu na pewno nas nie dorwie. A dlaczego tak sądzisz? Zaraz, gdzie jest Polly? Niestety nie mogła wpaść. Można by powiedzieć, że miała dziki problem do załatwienia. Lila! Dziki? Musimy odnaleźć Polly, zanim zrobi to Grizel! No chodź, dorwijmy Pocket! To jest naprawdę ciężkie! Musimy znaleźć miejsce, w którym jest wadliwa śruba! Tak, wszystko naprawione! Polly! Teraz mi nie uciekniesz, Pocket! Będziemy łapać motyle? Nie, to sezon na Polly Pocket. Trzeba załatwić tę siatkę, zanim ona załatwi Polly. Już wiem, mini zestaw awaryjny. To nie pora na manikur. Ciach, ciach! Jeśli przetniemy spód, Polly będzie mogła spokojnie naprawić kolejkę. Startujemy? To nie trzyma! Jadę po ciebie, Polly Pocket. Musimy ciąć szybciej! Nienawidzę kolejek górskich! O nie!
Nareszcie! Jeśli ta kolejka runie, to będzie koniec dla wesołego miasteczka. No to spróbujmy! Trzymajcie się! Nie! Shani, podtrzymaj wyrzutnię linową. Poli, wagoniki się zbliżają. Musimy coś zrobić. Szybko! Poli, wyśmienicie! Wytrzymałość na rozciąganie truskawkowej gumy zabezpieczyła śrubkę przed wibracjami kolejki. A teraz czas do domu. Moje włosy nie wytrzymają kolejnej pętelki. Jak to? Czy to koniec? Nie, jedziemy jeszcze raz. Chwila, co? Totalne zdzierstwo. Zamknęli dziką pętlę, bo podobno trzymała się na gumie do rzucia. Ha, dziewczynki nic mi o tym nie wspomniały. Zdawało mi się, że bawiły się wyśmienicie. Kiedy wróciły, wciąż rozpierała je energia. Okej, drużyno, farba jest? Ma się rozumieć. Tak. Wiem, że babcia ostrzegała przed zmniejszaniem dużych rzeczy, ale musimy wyświadczyć wielką przysługę. Tylko szybko, żeby nikt nie widział. Gotowe? Gotowe! Co to? Znowu stroi sobie żarty? Dosyć tego! Gdzie jesteś, Polly Pocket? Uwaga, zaczynamy! Oby się udało! Mini moc! Maxi przemiana! A? Tyle nerwów, że aż oczy płatają mi figle. Pani Pocket! Chcę zamienić z panią słówko na temat pani niegrzecznej córki! Dzień dobry, pani Ku! Cześć, mamo! Poli jest naprawdę wspaniałą młodą damą. Może być pani dumna. O co mu chodziło? Kto wie? A! Nie mogłyście przy okazji naprawić dziury w ganku? Arr, myślałaś, że uda ci się przechytrzyć wielką piratkę Jane Żagielgrot, ale za to pójdziesz teraz po desce! Nie boję się ciebie, piratko Jane! Cóż, jeśli nie boisz się mnie, to poczekaj, aż poznasz moich dobrych przyjaciół. Rekiny! A co powiesz na układ? Ha, 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 ha! Jeszcze śmiesz składać mi propozycje? Dobrze więc, wysłucham cię. Jeżeli przeżyję ten skok, musisz zabrać swoją załogę i odpłynąć. Przysięgnij, że nie powrócicie na te wody. Ha, ha, ha! Zgoda. A co ja dostanę, jeśli ci się nie uda? O to akurat nie musimy się martwić. Ha! Co? Jak to? Ha! Nie! Żegnaj! Medalion osobnymi pojemności.
razem było tak blisko. Prawie tak blisko, jak w ostatnich 15 nagraniach. Muszę zrozumieć, co robię nie tak. Do filmu potrzebujemy ujęcia z idealnym skokiem. Nikt nie chce oglądać zwycięstwa złego pirata. Medalion to nie jakaś zabawka, ale na pewno przy odrobinie ćwiczeń... Obejrzyjmy to jeszcze raz. A może powinnaś odpocząć od komórki i pobyć trochę z babcią? Przyjechałam, żeby spędzić z tobą czas. Ale... Patrzysz się w ten ekran od kilku dobrych godzin. Poza tym czasami warto odsunąć się na chwilę od problemu i powrócić do niego z czystym umysłem. O! Jest i mama. Co powiecie na obiad? O, ty też z telefonem? Właśnie prosiłam Poli, żeby go wyłączyła. Mam na nim wszystkie notatki na poniedziałkową prezentację. Chwila, nie przygotowujesz jej od miesiąca? Przygotowań nigdy za wiele. O, ale przećwiczyła się już co najmniej jakieś 100 razy. I przed poniedziałkiem zdążę przećwiczyć pewnie kolejne 100. Może powinnam zrobić fikołka w inną stronę i złapać drugą ręką. Dobra, trajektoria startu rakiety kosmicznej równa się trajektorii powrotu. Hej, to moje! Pora zrobić sobie przerwę. To oznacza, że dostałam SMS od Lili. I od Shani. Od Lili. Znowu Shani. Shani. I Lila. I wszystkie te wiadomości nadal tam będą po tym, jak odpoczniesz. Nowy plan. Zorganizujemy sobie relaksujący dzień w spa. Dzień w spa? Super! Cóż, chyba mogę trochę zadbać o siebie przed moją poniedziałkową prezentacją. Dobrze, spakuję się. Może będę miała okazję poćwiczyć. Namaste, drogie panie. Witamy w naszym spa, gdzie wszyscy stajemy się jednością dzięki relaksacji. Zapraszam za mną. Przejdziemy do sal zabiegowych. Proszę dać znać, jeśli cokolwiek podczas pobytu wyda wam się nieidealne. Wspaniała obsługa klienta jest dla mnie najważniejsza. Można sobie zrobić mani-pedi? Oczywiście, mamy pełen wybór. Czy jest fryzjer w ofercie? Absolutnie. Ja jestem gotowa na saunę. I zapewniam, droga pani, że sauna również jest gotowa. Tu można założyć szlafroki. Swoje rzeczy bez obaw zostawcie w szatni. Jest bezpieczna. Działa tu pełna ochrona. O, normalnie VIP-owsko. Cóż, nie do końca, ale proszę pamiętać, że wszyscy odwiedzający mają szansę wykupić VIP-owskie członkostwo. Na dzisiaj chyba wystarczy nam ta podstawowa oferta. Idziemy najpierw odłożyć wszystkie rzeczy. Wyjmę tylko swój telefon. Twój telefon jest w mojej torebce. Masz teraz okazję się odprężyć. Cała elektronika zostanie w szatni. No dobrze, dobrze. Włącznie z twoim zegarkiem Genie. Ja je wezmę. A co jeśli... Bez obaw. Na wszelki wypadek zatrzymam swój telefon. No, to tylko kilka godzin, skarbeńki. Ach, masz rację. Chyba dam sobie radę, zwłaszcza będąc w takim miejscu. Naprawdę wydaje się super. A ten szlafrok jest bardziej miękki od futerka małego baranka. Chyba wybiorę rakietową czerwień. Czemu mnie to nie dziwi? Nie mogę się zdecydować, czy wolę rybę w wodzie, czy piracki błękit. Ojej. Proponuję, żebyście przestały myśleć o pracy i wzięły klasyczny niebiesko-fioletowy. To
ulubiony kolor Lili. Światła, kamery, akcja. Hej, mówiłam wam, że wysłałam zgłoszenie do dzieci w akcji? Może wystąpię w ich programie jako kaskader tygodnia? Byłoby cudownie. Ciekawe, czy mi odpowiedzieli. Lepiej sprawdzę. Co mówisz, kochanie? Nic. Masz rację. Wybiorę niebiesko-fioletowy. Muszę tylko szybko skoczyć do łazienki. Numerek, proszę. Racja. No to ZW. Mini moc. Tam jest. Nie. To nie to. Serio? Chleb tostowy? Babcia musi posprzątać torebkę. Tak! Zobaczmy, czy przyszło coś od... Trajektoria startu rakiety kosmicznej równa się... Wzięłam telefon mamy! Hej, San. Czy mogłabym dzisiaj wyjść wcześniej, mam? Mówimy namaste, a nie hej. Grafik został dokładnie ustalony na podstawie horoskopu każdego pracownika. Wybacz, muszę powiesić szlafroki. Telefon mamy! Poli nie ma już naprawdę długo. Może sprawdzę? Ja to załatwię. Och, ja takich nie czytam. Wiem, ale w ramach relaksu może zrobisz wyjątek. 5 najlepszych sposobów na przyjemne regulowanie brwi? To tak w ogóle się da? Telefonie, gdzie jesteś? Było blisko. Tutaj! Przepraszam, czy dostanę szlafrok? Oczywiście. Mam cię. Chętnie dajemy gościom wszystko, czego potrzebują do relaksacji. Nie, 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 nie! Podoba się pani w strefie dla VIP-ów? Zdecydowanie tak. Dzięki. Maxi przemiana. Proszę pani! Jeśli chcesz skorzystać z VIP-owskich zabiegów, musisz zapłacić za pakiet VIP. Namaste. Ja tylko... Namaste. Nie nazwałabym tego łazienką. Dziś jest nasz szczęśliwy dzień. O tak, właśnie przeczytałam o 5 sposobach stosowania feng shui. Nie mówię o gazetce. Poli też tutaj jest, co oznacza, że właśnie dziś zdobędę medalion. Ostatnio też mówiłaś, że zdobędziemy medalion. Dzisiaj to zrobimy, Gwen. Już dziś. Mogę wytłumaczyć. Dobrze, dobrze, tak. Próbowałam znaleźć telefon. Myślałam, że odpisali mi na zgłoszenie i potrzebują natychmiastowej odpowiedzi. Poli, obiecałaś, że od niego odpoczniesz. Wiem i naprawdę przepraszam, ale teraz mamy większy problem. Przez przypadek wyjęłam z torebki telefon mamy i tak w skrócie wpadł do szlafroka pani, która właśnie weszła do strefy VIP-ów. Poli! Są na nim wszystkie notatki na jej prezentację. No wiem! Już wcześniej się nią stresowała, to co będzie teraz, kiedy dowie się, że nie ma telefonu? Koniecznie musimy go odzyskać.
Dlatego przemyślmy to. Jeśli się zmniejszymy, możemy tam wejść i poszukać szlafroka. A jak tylko znajdziemy telefon, odłożymy go, zanim mama cokolwiek zauważy. Brzmi obiecująco. Dzięki, babciu. Mini moc! Cała naprzód! Łatwizna! Zabiorę medalion i nawet zdążę na swój masaż. Szkoda, że nie możemy wejść do strefy VIP-ów. Cóż, zostaje nam tylko wrócić na nasze zabiegi. Nie wygłupiaj się, Gwen! Ta zmiana trwała wieki. Tak, pomaganie gościom zrelaksować się jest zaskakująco męczące. Czas rozdzielić się i działać. Zawsze marzyłam o mundurku. Patrz, kąpiele solankowe. I z bąbelkami. I błotne. Nawet solankowo-bąbelkowo-błotne. To faktycznie imponujące. Ale musimy się skupić i znaleźć telefon mamy. Nic trudnego. Wzięła biały sz... Ojej. Będzie trudniej niż myślałyśmy. Zaraz, tam! Musiał jej wypaść z kieszeni. Mini moc! Dzięki. Będę się zbierać. Powinnam poszukać swojej córki i teściowej. Chwila! Nie tak szybko. A co z pani... obowiązkową fryzurą? Moim czym? Myślałam, że tutaj nic nie jest obowiązkowe. Zazwyczaj nie jest, tylko teraz. Zaczynajmy. A dołączysz manikur? Jasne! Okej, może jednak... Może przejdźmy do włosów? Robi się! Uciekaj, babciu! Czeka już cały masaż? Żeby przyniósł najlepsze efekty, muszę zająć się niewidzialną energią ci, która wpływa również na zewnątrz. Mam cię wreszcie! Musisz poprawić formę. Czy mogę zerknąć? Jeszcze nie skończyłam. Już prawie. Jeszcze tylko trochę. Proszę bardzo. Nieźle. Zgubiłyśmy ją? Co Grizel w ogóle tutaj robi? Nie mam pojęcia, ale powinnyśmy się powiększyć i uciekać stąd jak najszybciej. Tu nie możemy się powiększyć. Nie mamy wstępu do strefy VIP-ów. Tam! Uciekniemy przez te drzwi. Dobry pomysł.
dokąd to Poli? I co teraz zrobisz? Jedyna szansa na ucieczkę to skok do wody, ale wtedy pewnie zniszczysz ten telefon. Telefon mamy! Oddawaj medalion! O, co się stało? Tym razem nie ma z tobą babci, która ci pomoże? Nigdy nie oddam ci medalionu! O, z mojej perspektywy wygląda na to, że oddasz. A teraz mogę zobaczyć? Prawie. Co to ma być? Co pani zrobiła? Czy pani w ogóle jest stylistką? Oczywiście! Jestem dość znana w internecie. Wyglądam jak klaun! Makijaż klauna jest teraz w modzie. Tu ma pani dowód. Czas się poddać, Poli. Po prostu mi go oddaj. Nie chowaj urazy. Babcia? Oddasz go, albo przejdziesz po desce! Nic z tego, ponieważ tym razem uda mi się wylądować. Co takiego? Hej, co ty? Brawo, Poli! Co to za nierozważne? A teraz zakończmy to raz na zawsze. Tak! Nie uda wam się ode mnie uciec! Zabiorę wam ten medalion! Cóż, w końcu obejrzałyśmy twój filmik 15 razy. Czy jest pani zrelaksowana? Chyba słyszałam krzyk. Zrelaksowana? Czuję się zupełnie na odwrót. Czy to wygląda jak fryzura zrobiona przez profesjonalistkę? A co z tym makijażem klauna? Wyglądam jak 7 nieszczęść. Znajdę resztę rodziny i wynoszę się. To nie jest miejsce dla ciebie. Natychmiast znikaj z mojego spa. Ale żegnam! Tego się nie spodziewałam. Tak bardzo mi przykro, że pani pobyt nie był wypełniony spokojem. Proszę pozwolić nam to wynagrodzić. Nie trzeba. Teraz chcę jedynie znaleźć córkę i... Co mogę zrobić, by jak najlepiej zapamiętała pani ten dzień? Maxi przemiana! Odłożę go na miejsce. Babciu, przepraszam, że nie zostawiłam telefonu, mimo że ci to obiecałam. Nic takiego by nam się nie zdarzyło, gdybym go nie szukała. Nie gniewaj się. O, nie gniewam się. Jeśli to cię czegoś nauczyło. Właściwie nauczyło mnie to dwóch rzeczy. Po pierwsze, odpoczęcie od problemu faktycznie pomaga. A po drugie... Moja babcia wie, jak zaprowadzić porządek. Dzięki, Poli. Oby nasz kolejny relaksacyjny dzień zawierał więcej... Relaksu? Tu jesteście. Czemu tak długo? Natknęłyśmy się na... Wycieczkę po całym obiekcie. Tu jest niesamowicie. Musisz to zobaczyć. Zgadzam się. Pozwolicie... że zaoferuję paniom wstęp do strefy dla VIP-ów do końca dnia. O, raczej nie wytrzymam tu ani minuty dłużej. Mamo, w strefie VIP-ów są kąpiele błotne. I 6 rodzajów saun. I tak wypasiony prysznic, że będziesz mogła zmyć to, co przydarzyło się twojej twarzy i włosom. To się nazywa VIP-owska obsługa. Cudownie. Okazuje się, że uwielbiam takie zabiegi. Nie tęsknisz za komórką? Nie, ani trochę. Dzisiejszy dzień był totalnie zmarnowany. Nie dość, że nie zdobyłam medalionu, to nawet nie mogłam nacieszyć się zabiegami w spa. Nie smuć się, Gigi. Mogę ci pomóc. Jak? Nauczyłam się kilku rzeczy. Zrobię ci idealne domowe spa. O co chodzi? Makijaż klauna jest teraz w modzie.